Witamy serdecznie w piątym wydaniu magazynu Boxing Talk. Witają Janusz Pindera i Edward Durda. Dzisiaj tematem głównym będzie Puchar Barkera. To jest ta nagroda przyznawana dla najlepszego technicznie pięściarza Igrzysk Olimpijskich w historii. Natomiast Janusz, oczywiście przechodzimy do newsów na początek. Coś wiadomo a propos gal, bo zdaje się, że poza Europą coś się ruszyło. Tak, dzisiaj zdaje się będziemy mieli galę w Nikaragui, także już się zaczyna coś ruszać, gala w Meksyku. Być może w najbliższym czasie faktycznie dojdą do skutku jakieś gale również, chociaż Stany Zjednoczone na razie tam właśnie nie możemy spodziewać jakieś gale czysto telewizyjne. Dzisiaj miałem telefon od mojego kolegi z Las Vegas, mieszka tam od 3 lat, wcześniej mieszkał w San Francisco, człowiek, który jest bardzo blisko sportu, i mówił, że no, to wygląda tragicznie po prostu. To jest wymarłe miasto. Ktokolwiek był w Vegas na wielkich pojedynkach bokserskich, ja tam miałem taką przyjemność być tam parę razy, komentować, ale myślę, że wielu ludzi było po prostu tam turystycznie. No to dzisiaj wydaje się, że te kasyna są zamknięte absolutnie bezterminowo. Jak będą kasyna zamknięte, to raczej walk w Las Vegas nie będzie, no ale oczywiście są inne miejsca Florida na świecie, być może Floryda, prawda, która ma troszkę tam luźniejsze dzisiaj, jeśli chodzi o te przepisy. A więc tutaj w Polsce również się mówi o tym, że są ludzie przygotowani, promotorzy, na to, żeby jakąś galę zrobić, powiedzmy, już gdzieś taką telewizyjną, czysto w czerwcu albo w lipcu. Chociaż na przykład jeśli chodzi o takie mniejsze gale, jak rozmawiałem na przykład z Darkiem Sznackim, to mówił, no, że on nie wcześniej niż we wrześniu, nastawia się dopiero na pierwszą galę we wrześniu. A więc myślę, że na razie to są tylko słowa i myślę, że dopiero jak pierwsza gala się taka naprawdę u nas odbędzie, czy jakaś taka większa tutaj w Europie, Wielka Brytania, bo są takie przecież ogniska największe, mówię oczywiście bokserskie, tak? Nie wszystko musi nam się kojarzyć z koronawirusem, a więc Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, to wtedy będziemy wiedzieć na ten temat troszkę więcej i myślę, że jeśli chodzi o nadzieję co do przyszłości, wielkich gal bokserskich znów odżyją ze zdwojoną siłą. A propos solidarności dziennikarskiej, zawodowej, ostatnio taki głos rozbrzmiał dosyć mocno a propos tego przez jednego z praktykujących pięściarstwo, że ludzie, którzy nie zajmowali się przez swoją aktywność klasycznie boksem, nie za bardzo potrafią o boksie mówić, czytać go, rozumieć i tak dalej. Co na ten temat możesz powiedzieć, no to jako człowiek, który od kilkudziesięciu lat się tym zajmuje? Ja myślę, że wtedy najwięcej do powiedzenia powinni mieć tylko ci, którzy byli albo mistrzami świata, albo mistrzami olimpijskimi i tak dalej, i tak dalej. Byśmy eliminowali. To oczywiście jest bzdura, to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Ja tylko zadam takie pytanie ogólne, jak wszyscy myślicie państwo, i Tedziu na przykład, co myślisz, na przykład trenerzy, którzy, wybitni trenerzy, mówiąc takie nazwiska, coś jak Angelo Dundee, prawda, jak Ray Arcel, który wychował Roberto Durana i Ben Lenarda, jak Kaz D'Amato, słynny trener, prawda, wychowawca Floyda Petersona i przede wszystkim Mike'a Tysona i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można jeszcze tutaj iść dalej. Oni nigdy nie uprawiali boksu. Znaczy, Kaz D'Amato stoczył jedną, jedyną walkę amatorską, którą przegrał. Natomiast twierdził, że stoczył sporo walk na ulicy. Angelo Dundee nic o walkach na ulicy nie mówi, natomiast był wielkim trenerem. Real Soto też nie tylko Benny Lenard, nie tylko Roberto Duran, ale też kilkunastu innych wielkich mistrzów świata zawodowego boksu. U nas Felix Sztam miał tylko kilka walk stoczonych. Andrzej Gmit, tylko ile pamiętam, to ja widziałem tylko jedną walkę, którą stoczyliśmy. Ja też brałem udział wtedy, to był na Foxal, rok 82, stare czasy. To była walka, w innych walkach Andrzeja Dmitruka nie widziałem, a przecież trenerem był znakomitym, jako klubowym, ale reprezentacyjnym, również w boksie zawodowym. A więc tego typu uwagi to są oczywiście tylko bzdury. No na pewno ideałem byłoby, gdyby ktoś to potrafił to wszystko połączyć, dlatego Amerykanie i nie tylko Amerykanie robią tak, że tymi co-komentatorami są ludzie, którzy bardzo dużo osiągnęli w boksie, a przy okazji jeszcze potrafią zanalizować pojedynek i tak dalej. Są taką pełnią funkcję pomocniczą i są dosyć istotni. A więc, ale jak widzę, są również takie telewizje, które koncentrują się na jednym komentatorze i też zupełnie dobrze wychodzi. Ale ja tą formułę, kiedy są, powiedzmy, ludzie z nazwiskami, którzy są to komentatora głównego, bardzo mi się podoba i uważam, że to jest taka, no, najlepsza formuła. Ale to też trzeba, mówię, być kimś, kto coś w życiu osiągnął.
A za chwilę posłuchamy Mirosława Nowosady, który miał okazję toczyć rywalizację z jednym z pięściarzy, którzy w karierze sięgnęli po Puchar Barkera, zostali uznani za najlepszego zawodnika Igrzysk Olimpijskich. Chodzi o Serika Sapijewa. Nie, 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 chodzi o Bakhtiara Artajewa. Bakhtiara Artajewa, tak jest. Tak, tak. I mamy Mirosława Nowosadę. Właśnie, panie Mirku, witamy serdecznie w naszym programie. Witam również. No witam, witam. Dawno, dawno się nie widzieliśmy, dzisiaj rozmawialiśmy. Stare czasy, powiedzmy, ja już naprawdę głupio, już nie pamiętam, ile tych tytułów mistrza Polski miałeś? Siedem w pięciu kategoriach wagowych. No ładnie. Dwie kategorie zmienili. Zaczynałeś to prawie jak Manny Pacquiao, tylko że mistrza Polski. No tak, tak. To zaczynałeś, no, zaczynałeś od jakiej wagi? Turniej Sztama mi się tak dobrze układał. No, a zaczynałeś, czekaj, od jakiej wagi? W seniorach od półśredniej, czyli 67 kg. A kończyłeś na półciężkiej, mistrzostwo Polski. Tak, tak. No tam półśrednia to dwa razy była, bo 7,1 było i później na 69 cofnąłem się. Tak, tak. Czyli kiedyś była lekko średnia jako 71, później zmieniona, kiedy lekko średnia wypadła w ogóle z programu i wtedy była podwyższona półśrednia 67 na 69 kg. Mówiłeś o turnieju Feliksa Sztama, bo tam właśnie w finale walczyłeś z Bakhtiarem Artajewem. To był znakomity pięściarz z Kazachstanu, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 2004 w Atenach. Tam został uznany najlepszym pięściarzem, dostał Puchar Wala Barkera. Natomiast 4 lata później w Pekinie też dokonał wielkiej rzeczy. Pokonał dwukrotnego mistrza świata Rosjanina Korobowa. Natomiast przegrał później z De Geylem 3-8, późniejszym złotym medalistą i był bardzo niezadowolony. Uważał, że to jest werdykt niesprawiedliwy. I w wieku 25 lat zakończył karierę. Natomiast z tobą walczył w finale, pamiętasz dokładnie, kiedy to było? To był 2006 rok. Było w 2006 roku i to na turnieju Sztama w finale, to w marcu chyba, bo to na wiosnę było. Tak, zgadza się, zgadza się. To był 2006 rok. Przegrałeś z nim wtedy 16-27. Wcześniej w półfinale wygrałeś z późniejszym zawodowym mistrzem świata Badu Jackiem. Tak, tak. 17-13, ale porozmawiajmy chwilę o Artajewie. Jeszcze nie wiem, panie Januszu, bo był jeszcze taki Ormianin dobry, tylko nie wiem, czy to ten późniejszy wicemistrz świata Hakobian. Mówili, że to dobry zawodnik i też z nim jeszcze boksowałem wcześniej przed Badu. No tak, jeszcze. Tylko nie wiem, czy jeszcze boksowałeś też. Ja mam książeczkę swoją ajbowską i tam też Hakobian ten jest Ormianin, tylko to nie, tam może być zbieżność nazwisk. Ale Mirek, ale boksowałeś też w ćwierćfinale 2007 roku i wygrałeś z późniejszym brązowym medalem, rok później został brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich Darren Sutherland, który później zaraz po igrzyskach popełnił, stoczył kilka walk zawodowych i popełnił samobójstwo. To w ogóle taka tragedia w boksie brytyjskim, bo tak naprawdę on przed tymi igrzyskami, on był kandydatem do złotego medalu, bo on był lepszym pięściarzem od De Geyla i z nim wygrywał. Tak, tak, tak. Prawda? No, tyle, że w Anglii ten Irlandczykiem był. No. Tak, tak, zgadza się. Powiedz mi, ale wróćmy do Artajewa. Jak ty tego, jak sobie tą walkę z Artajewem przypominasz? No bo to był rok 2006, a więc Artajew był już mistrzem olimpijskim. Tak, tak. No trochę do tego turnieju tak się z obawą przygotowałem z tego względu, że miałem taką kontuzję Achillesa, ścięgna Achillesa. Wcześniej mi tak dokuczało, że po tym turnieju poszedłem na badania, to w dwóch miejscach było naderwane. No postawiłem, no w klubie trochę wymagali, żebym walczył, bo wiadomo, punkty były. No ale postawiłem na tak przygotowanie solidnie, bo na kadrze trochę była ta opieka medyczna. No albo pójdzie, albo przetrwam, nie? Przygotowania dosyć dobrze poszły, no a do walki, no to tak ciężkie pierwsze te walki były, ale zawodnik, no ten miał świetne warunki, bo on jak w 69 walczył, to on był wyższy ode mnie z jakieś 5 centymetrów. Słuchaj, on miał 180, Mirek, on miał 183 centymetry. 3 centymetry, tak. Tak. No na średnią wagę to już takie normalne, że tak powiem, warunki, ale tak, ja tak samo przyszedłem z niższej wagi. No i dosyć mocno bił, bo tak pierwsza runda to tak się trochę parę widać dopinął te ciosy. No ale myślę, miałem doping, ja mi ten turniej tam zawsze jakoś dobrze wychodził.
z wcześniejszych lat, to tak miałem swoich, zresztą jeszcze byłem na tym ośrodku, trochę sporo kolegów, tych kibiców, no i tak myślę, to nie może być, że będzie tak tego, no i tak w drugiej czy w trzeciej rundzie tak trochę podgoniłem tego, ale ze względu na te braki w przygotowaniach, to zresztą był, no wiadomo, to klasa zawodnik czy tego, wypunktował mnie tego, ale chociaż dwie rundy to takie wyrównane tak zrobiłem. Bo tam a później z twoich achillesów wyciągnięto ci strzyka, tak? Trochę wody. Tak, tak, to miałem później jak na badania, to z 5 strzykawek płynu tego wyciągnęli czy coś. Miałem 10 miesięcy przerwy, pół roku zupełnie nic nie robiłem, bo po prostu no, nie było możliwości. No. A później jak zająłem się tym dosłownie i no, jakoś wróciłem, ale już to już była ta roczna przerwa, tak się zbiegło, że już praktycznie walczyłem na ring, tylko sztama i ring już na poce. Jeszcze startowałem, bo wróciłem, byłem w Niemczech, bo tam mieszkałem jakiś czas, to Wojtek Bartnik mi załatwił w jakimś zimie. Tam akurat Sebastian Sylwester trenował Viking Club. No i jak okazało się, tam na paru sparingach pokazałem, że wcześniej jeszcze z Sebastianem Żbikiem wygrałem, gdzie był wtedy rankingu w drugim, to ten trener to nie wierzył, ale jak trafiłem na sparing do jakiegoś Rosjanina, tam ich prospekta, i tak ten trener myślał, że ja tak jakoś, nie wiem, poważnie nie mówię. A okazało się, że jeżdżam do tego gymu, a tam jest Sebastiana Żbika, trener, który w Tajlandii był na Mistrzostwach Świata sekundantem. Prawda, z Sebastianem to z tym, no Sebastianem Żbikiem to wygrałem akurat w pierwszej rundzie, bo dwie kontry padły i łuk mu poszedł i w pierwszej rundzie została walka przerwana. No. On był później mistrzem świata, także. Mirek, ale w 2001 roku przecież w półfinale, pamiętasz, z kim wygrałeś, Jeanem Pascalem. Jeanem Pascalem, kto no, się późniejszym spodziewał. Zawodowym chyba, mistrzem świata, prawda? Chyba aktualny mistrz świata jeszcze chyba. Ty no jeszcze, możesz... no właśnie. No, no i zobacz, powiedz mi jeszcze tylko chwilę, jak przejdziemy do jeszcze jednego, będziemy mieli jeszcze jedno pytanie. Co było w tym Artajewie takiego, że on był tak dobrym pięściarzem? On był bardzo dobrze dopinął ciosy, tak były w serii takie dwu, trzy ciosy. No miał ten taki balans, odchylenie, warunki, ale no... Typowo taki kazachski ten boks siłowy taki, no widać tam wyszkolenie techniczne, bite różne ciosy, oni trochę pod innym kątem też wyprowadzali te ciosy, nie taki klasyczny, tylko to właśnie technika rozmaicenia, taki trochę mieszany ten styl rosyjskiej walki z tym ich takim azjatyckim, no bo oni też często turnieje mają w Azji. To tak samo, to jest trochę inny styl walk, prawda? A powiedz mi, bo tak, mówiliśmy o tych nazwiskach znanych pięściarzy, którzy wygrywali, zdobywali medale olimpijskie, dostawali, prawda, później wielkie sukcesy zawodowe, tak jak chociażby Pascal. Tobie tego nigdy nie chciałeś przejść i zacząć karierę zawodowej tak z pełnym przytupem? Nie, to ja chciałem, tylko trochę w młodości to takie jakby pranie mózgu zrobili, że olimpiada to jest jakby przypustka, wiadomo, jest przypustka, tylko u mnie to jak ja zacząłem tak na poważnie już w boksie seniorskim zrobili rundy dwuminutowe. Ja byłem typowo taki wytrzymałościowiec, umiałem taktycznie też rozegrać walki, bo ja się w juniorach uczyłem na trzyminutowych rundach, prawda? I te sparingi i podpytywanie to było takie bardziej strategia większa. A tutaj już było, dla mnie ja byłem trochę taki muskularny, taki umieśniony dosyć, ale i dla mnie ta motoryka taka trochę później jak te krótsze walki, to mi to przeszkadzało. Propozycje co prawda miałem już po pierwszym mistrzostwie Polski w 90 tam bodajże 8 roku. Tam do mnie przyjechał na ośrodek właśnie przygotowań olimpijskich, tam właśnie na fortach BEMA, Radosław Liniarski. I tam było trochę tak po cicho, to było rozmowy prowadzone czy coś, tylko tam chyba coś zauważyło, że Andrzej Głota przegrał tą drugą walkę. Bo rozmowy trwały tam ze 3 spotkań z panem Radosławem Białym i na fortach i na mieście po prostu miałby dopinane, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych. To jakoś tam ucichło, bo później miałem jeszcze historię, tam zawieszony trochę byłem i później miałem też kontuzję bodajże Achillesa, ale tego innego, z drugiej nogi, bo u mnie problem był taki, że nogę od urodzenia mam, nie od urodzenia, po złamaniu o 2 cm i często mi te Achillesy, te stawy trochę tak
borykałem się z tymi przy obciążeniach, prawda? No i powrócił temat, bo jak kiedyś w Instytucie Sportu, że dalej Amerykanie się interesują chyba, bo w Instytucie Sportu na badanie, że prosili wyniki przesłać. No, miałem propozycję z każdej grupy, tylko po prostu mnie interesował wynik. No, w 2000 roku do ćwierćfinału dotarłem na Mistrzostwo Europy, ale jeszcze ten start olimpijski no, brakował. Nawet w tych Niemczech mogłem zostać, prawda, bo to już taki byłem dojrzały zawodnik czy tego, tylko to nawyki już tych walk trochę miałem. Nie zdecydowałem się, nie było nic konkretnego. Tutaj boks amatorski, zawodowy, że tak powiem, raczkowo. Ja w miarę tam, mi ambicją była wyniki sportowe, a jak się popatrzyło, no chłopacy przychodzili, co w kadrze się nie mieścili, oni nie mieli stypendium, to przychodzili na zawodowstwo. Z tego względu, że no, kluby się rozpadały, liga padała, u nas jeszcze hetman ten funkcjonował, mieliśmy dobre jakieś tam płatności sponsorów, to nikt nie chciał, ja nie chciałem na przykład iść takie niepewno, no bo tam wiadomo jak ten boks zawodowy z początku wygląda, jak te gale wyglądały, to wszystko prowadzone. Tylko ja na tym się nie znałem i tak kiedyś Piotrek Wilczewski powiedział, że tam to jest boks zawodowy, to jest biznes i tam ze słabego zawodnika potrafił zrobić mistrzostwo świata, no bo to doprowadzić kwestia tylko promotorów i wszystkich innych tam zależności. Mirek, powiedz mi, czy Artajew to był twój najtrudniejszy rywal w karierze? Nie, chyba jeszcze był właśnie ten Darren Sutherland, bił mocno, walczyłem jeszcze, no taki z Matwiejem Korobowym też walczyłem właśnie na sztama w 2009. Przegrałeś, tam przegrałeś wysoko. Też przegrałem wysoko, no. I ten, bo miałem też problemy z oczyma. Ja praktycznie przez to, że ciśnieniowe zaczęli badać 5 zabiegów laserowych i przez to już tam odpuszczałem ten boks. Chociaż ja już miałem 31 lat, ale około 300 waktów, także na zawodowstwo to już odporność jakaś pewnie była ruszona. To już też tak. Jasne, a powiedz mi, a w Polsce kto był twoim najtrudniejszym rywalem? Bo wtedy była mocna waga i ta właśnie do 67,9 czy do 71, 75 też było ciekawych sporo zawodników. Tak, u mnie najbardziej stylowo i w ogóle nie leżał mi Artur Zwarycz. Mhm. Ja z nim stoczyłem, bo później jak było te Grand Prix, tych drużyn mało, to z nim chyba walczyłem z 10 razy. To był jedyny zawodnik, który mi urwał punkty w meczu ligowym w Białymstoku, bo ja w Białymstoku nigdy walki nie przegrałem, z nim zremisowałem. Nie? Miałem trochę, także no, stan podgorączkowy, miałem gorączkę, później miałem na antybiotykę byłem, ale po prostu on fizycznie tam się wzmocnił, on wcześniej kategorię tą na średnią zmienił. Czy na 7,1 chyba nawet, czy na średnią, nie, na średnią wagę. I po prostu taki wzmocnił się fizycznie i no kurde zaskoczył mnie, wszedł we mnie, zaskoczył. No, jakoś tam przytrwałem, bo po prostu przy chorobie to tam nie sposób walczyć, ale mieliśmy coś koło remisów. Ja nie wiem, czy ja mam 5 wygranych, czy mamy po 5 równo, ale to był dla mnie taki krajowy. On mi nie leżał stylowo, miał ten swój styl i także z nim problemy takie były. Panie Mirku, jak pan się odnajduje w obecnych czasach, teraz przy okazji koronawirusa, jest czas na oglądanie archiwalnych walk, wspominki, jeśli chodzi o karierę, czy jak to wygląda na dzisiaj? Tak, ja to trochę teraz jestem takim, że właśnie z porządki jakby wokół siebie, albo my właśnie nawet znalazłem to zdjęcie, bo pobliżu miałem to ten właśnie Artajew, bo po walce w szatni zrobiłem z nim. Mhm. Jak kamerka widać. No widać. I po prostu czas na trening, bo do lasu mam gospodarstwo. Czas na dzieci jest, bo mam dwójkę, Krystynę i Jana, co oczywiście pozdrawiam. I tak sporty oglądam. Ja często dosyć walki. Teraz to tylko najlepsze, te wyborne czy tego takie zawodowe oglądam, bo wcześniej jeździłem nawet na gale, ale tam naprawdę nie ma rywalizacji, tam wynik jest z góry praktycznie wiadomy i tak dla mnie to, ja to tak lubię ten sport amatorski, bo jest trochę taki nieprzewidywalny, jest ta rywalizacja, ta walka, boks zawodowy to już trochę taka większa stawka jest, no bo to jak się zna zawodników, to po prostu ciężko, żeby wytypować, że no niespodzianki się zdarzają, no na przykład różne, tak samo jak ten De Gale pojechał do Stanów, pierwszy debiut w Stanach, przegrał walkę, a później odzyskał pas, zakończył karierę. Tak samo pojechał Anthony Joshua do Stanów, przegrana walkę. No.
To prawda, to prawda. Dziękujemy za to łączenie, za to wspomnienie związane z rywalizacją z pięściarzem, który sięgnął Puchar Barkera. Życzymy dużo zdrowia. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dziękujemy. I do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. Dziękujemy. To jest ta postać, która padła w waszej rozmowie, właśnie człowiek, który sięgnął po Puchar Barkera, jeden z tych zawodników, którzy byli na topie, ale jeśli chodzi generalnie o te postaci, które sięgały później czy wcześniej po to trofeum, mieliśmy jeszcze jednego naszego zawodnika. No, tak, tak, no właśnie, to jest istotne, czyli to był, rozmawialiśmy przecież w pierwszym programie z Kamilem Szeremetą, który pokonał na turnieju Sztama, w finale turnieju Sztama, to był rok 2010, Sapiewa, wówczas dwukrotnego mistrza świata, który dwa lata później w Londynie wygrał rywalizację w kategorii półśredniej, zdobył tam złoty medal i dostał Puchar Barkera. To był kolejny Kazach, który dostał Puchar Barkera, kolejny Kazach, który wygrał w kategorii półśredniej. To jest taka, to są też takie ciekawostki. I co ciekawe, Sapiew tam wygrał rywalizację o jeden punkt. Jest taka specjalna komisja, która wybiera zawodnika, który dostaje tenże Puchar Barkera, ustanowiony od 1936 roku. To jest związane z, znaczy ustanowił go były sekretarz AIBA Światowej Federacji Bokserskiej, był pięściarz, mistrz Wielkiej Brytanii w kategorii ciężkiej, Val Barker. Także to mówię od 1936 roku i o ciekawe, on był pięściarzem kategorii ciężkiej, a pierwszym zwycięzcą był pięściarz kategorii muszej. A z kategorii ciężkiej to tylko Balado superciężka i Teofilo Stevenson kategoria superciężka. To są właśnie, proszę Państwa, zwycięzcy od 1936 roku. Pomówimy o różnych aspektach, bo tam niewielu z nich zrobiło tak naprawdę karierę zawodową. I też na tej liście mam tylko dwóch Kubańczyków, a kubański boks, w poprzednim odcinku mówiliśmy o fenomenie kubańskiego boksu. Tak naprawdę, moim zdaniem, tam kilku jeszcze Kubańczyków na ten Puchar Barkera zasługiwało. No ale jakoś mieli tyle tych złotych medali, że po prostu zawsze zdobywali, że jakby już nikt nie chciał ich tym Pucharem Barkera obdarzać. 2012 rok, Seryk Sapiew, jak mówię, z Pucharem Barkera. On też dosyć wcześnie, później zakończył karierę, został menedżerem zespołu, takim dyrektorem, generalnym menedżerem zespołu Astana Arlans, biorącego udział w rozgrywkach WSB. I tam pamiętam z Jackiem Szelongowskim, który tutaj był jednym z prowadzących polski zespół Husarie. Kiedy się poznali, to właśnie tutaj widzimy w akcji. No świetny techniczny boks, odwrotna pozycja. I trzeba przyznać, że wygrał te mistrzostwa w bardzo dobrym, igrzyska olimpijskie w bardzo dobrym stylu. Świetnie mówiący po angielsku chłopak, który później sprawdził się, mówię, w zupełnie innej roli. Pamiętam, Jacek mi opowiadał tę rozmowę z nim, dlaczego nie szukał swojej szansy w boksie zawodowym, przy takiej technice, przy takich umiejętnościach. On powiedział, że niespecjalnie tutaj ma takie fajne warunki. Dostał bodajże chyba 300 tysięcy dolarów od rządu kazachskiego za złoty medal DOM. A nie mają renty, czyli nie mają czegoś takiego, jak na przykład mają w polskim sporcie, czyli nie mają tej dożywotniej, miesięcznej renty. No dzisiaj nie ma WSB, prawda, bo w ogóle, jeśli chodzi o działalność Światowej Federacji Boksu Olimpijskiego, jest mocno ograniczona. No teraz to wiadomo, że wszyscy nic nie działa, więc nie wiemy, co teraz robi Seryk Sapiew, ale myślę, że stać go było jeszcze. Gdyby podpisał zawodowy kontrakt, to tak jak wielu innych kazachskich znakomitych pięściarzy, jak Gennady Golovkin, chociaż Golovkin był troszkę innym typem pięściarza, prawda? Taki bardziej siłowego, potrafiącego mocniej uderzyć, to ciekawe, jak ta kariera by się potoczyła. Tak, rozmawialiśmy w poprzednim programie o fenomenie boksu kubańskiego. Niebawem będziemy mówili też o innych szkołach pięściarskich, o tych, które między innymi ostatnio w boksie olimpijskim odciskają mocne piętro, jak choćby Uzbekistan, Kazachstan. Natomiast jeśli chodzi o triumfatorów Pucharu Barkera albo tych, którzy nie zdobyli złotego medalu, a dostali Puchar Barkera właśnie w związku z różnymi dramatycznymi okolicznościami, to są historie rzeczywiście no, na książkę, na jakieś wielkie filmy. Tak, bo i zaczęło się to od pierwszego, prawda, o tej pierwszej decyzji o przyznaniu Puchara Barkera, bo pierwszym zwycięzcą jest Lewis Lowry,
młody wtedy, w 36 roku w Berlinie, młody zawodnik kategorii muszej, który zdobył medal brązowy. Wtedy trzeba było jeszcze o ten medal brązowy walczyć, stoczyć dodatkową walkę. Dzisiaj półfinaliści dostają brązowe medale, przegrani w półfinałach, co się troszkę zmieniło. Ale generalnie zasadą obowiązującą, tak mi się wydawało, bo później poza jeszcze dwoma przypadkami, a więc Filip Wairunge w 68 roku, Kenijczyk, który też zdobył brązowy medal i go oszukano haniebnie w pojedynku z Roldanem z Meksyku. No, pięściarz gospodarzy dostał po prostu prezent w postaci zwycięstwa. I to Wairunge został uznany najlepszym pięściarzem igrzysk turnieju olimpijskiego w Meksyku w 68 roku, a później ten największy przekręt, największy wałek, jak to się dzisiaj mówi, no, dramat wielki Roya Jonesa Juniora, który no, zdeklasował swojego koreańskiego rywala. Tak, zobaczmy właśnie fragmenty tego finału. No trzeba przyznać, że deklasował po kolei wszystkich swoich przeciwników Roy Jones, który miał bardzo trudną drogę do awansu olimpijskiego, bo on tam rywalizował ze znakomitym Frankie Laesem Juniorem, którym przegrał wcześniej dwa pojedynki, ale w tym olimpijskiej rywalizacji dwukrotnie wygrał 3-2. I to on pojechał i wydawało się, że właściwie no, nikt mu nie stanie na przeszkodzie i tak być powinno, bo Koreańczyka zdeklasował poprzednich rywali, z którymi wygrywał, między innymi z Richie Woodallem, wygrał na punkty, ale złamał mu nos, podobnie Czechosłowakowi Frankowi, bardzo dobremu pięściarzowi w tamtych czasach też złamał nos, wprawdzie walka skończyła się na punkty, ale mówię, nie dawał najmniejszych szans swoim rywalom, a później udowodnił, jak jest znakomitym pięściarzem. Popatrzmy teraz jeszcze chwilę na to, co wyprawiał wtedy. Miałem 19 lat wtedy. Tak, Roy Jones wyprawiał. Tak, a dwa lata wcześniej już wygrał krajowe Golden Gloves, mając lat 17. Rok później, w wieku 18 lat, kolejne krajowe Golden Gloves też wygrane. A tu zobaczmy, jak już nokautował swoich rywali Roy Jones, który zdobył mistrzowskie pasy w czterech kategoriach wagowych. A więc średnia, super średnia, półciężka i kategoria ciężka z Johnem Ruizem. Później znów wrócił do kategorii półciężkiej, wygrał z Tarverem i zaczęły się jego wielkie problemy. Ale w swoim prime, w szczycie swojej formy, to jest walka z Griffinem, którego znokautował. To jest rewanżowy pojedynek, w pierwszym został zdyskwalifikowany. Tak, myślę, że o Roy Jonesie Juniorze zrobimy chyba osobny program, bo to jest rzeczywiście tak ciekawa biografia, również tyle wątków w tym wszystkim się pojawia. Natomiast był to pięściarz fenomenalny. Ja natomiast, Janusz, kiedy czytałem uzasadnienie sędziów, którzy prowadzili ten pojedynek na punkty, to oceniali ten pojedynek finałowy. Sędzia ze Związku Radzieckiego i z Węgier dali zwycięstwo czterema punktami zawodnikowi ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast dwóch sędziów jednym punktem dało wygraną zawodnikowi z Korei, jeden dał remis ze wskazaniem. Natomiast jeden z tych, który dał jednym punktem zwycięstwo zawodnikowi z Korei, potem argumentował między innymi tak śmiesznie, że powiedział, że widziałem, że pozostali koledzy na pewno, ponieważ tak bardzo brylował w ringu, dadzą zwycięstwo Amerykaninowi. Ja postanowiłem ucieszyć trochę koreańską publiczność i dać chociaż jako jedyny zwycięstwo Koreańczykowi, żeby nie było tak smutno 0-5. A jak myślisz, dlaczego właśnie tak było? Dlatego, że wiadomo było, ilu trzeba kupić sędziów. Ja pamiętam, że nie będę tutaj mówił o konkretnych, nie będę mówił o nazwiskach, ale bardzo dobry polski sędzia, już nieżyjący, znakomity, który sędziował te igrzyska, opowiadał mi później po przyjeździe, w jaki sposób byli kuszeni przez organizatorów sędziowie. To jest materiał na film, no, ale nikt tego dokumentu nie zrobił. Po prostu to było bezczelne, takie łapówkarstwo. Jeden z tych sędziów, w końcu udowodniono mu tylko, że przyjął tam kopertę, inny pojechał na wczasy do jakiegoś egzotycznego kraju. No ale faktem, że zrobiono to perfekcyjnie i nieprawdopodobnie bezczelnie, bo to było zwycięstwo niepodlegające dyskusji. I tutaj jest pretensja do MKOL-u, że nigdy w tej sprawie nie zajął stanowiska, że nie zmienił werdyktu tej walki. Ja wiem, że to jest z punktu widzenia czysto prawnego, bardzo, bardzo trudna historia, ale jeżeli w wyniku tych korupcyjnych historii boks olimpijski zawisł nad przepaścią po Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku, doprowadzono do tego, że wprowadzono nowy system liczenia ciosu za pomocą elektronicznych maszynek. Już na Mistrzostwach Świata w Moskwie w 1989 roku to obowiązywało. To była jedyna szansa, aby zachować go w rodzinie olimpijskiej. To się udało. Natomiast ten no, smrodek, żeby nie powiedzieć smród tych korupcyjnych historii Seulu, no, jest do dziś.
Maszynki mają to do siebie. Pamiętam, byliśmy razem na Mistrzostwach Europy w Wejle i tam jeszcze ten system też obowiązywał. I pamiętam, siedliśmy w pokoju, obliczyłem, że do tego kuriozum dochodziło przy tym liczeniu maszynkami, że mogło 5 sędziów, którzy oceniali walkę, dać zwycięstwo zawodnikowi A i tak w efekcie wygrywał zawodnik B. To chodziło o tą kwestię, że przynajmniej 3 sędziów musiało w ciągu sekundy nacisnąć tego samego koloru guzik. Natomiast jeszcze wracając do Seulu, tam była taka historia, że Koreańczycy uważali, że mają moralne prawo do tego, żeby tam gdzieś coś pokombinować, ponieważ uznali, że ich zawodnik Jung Byun przegrał z Aleksandrem Kristowem i przez godzinę nie chciał zejść z ringu. Tam chodziło o to, że sędziowie z kolei ukarany został za to rzekomo uderzenie głową i tak dalej. I koreańska publiczność też była wściekła, szowinistycznie do tej pory nastawiona. Tak, także no mówię, takim zadośćuczynieniem dla Roya Jonesa był ten prestiżowy, skąd no, puchar Barkera, ale na pewno wolałby olimpijskie złoto. Ja tylko przypomnę, że tam jego takimi kontrkandydatami do tej prestiżowej nagrody byli złoci medaliści kategorii ciężkiej, super ciężkiej, Ray Mercer, Stany Zjednoczone, późniejszy zawodowymi świata, i Lennox Lewis, który pokonał w finale Riddicka Bowe. Wtedy zdobył ten złoty medal olimpijski dla Kanady, później już dla Anglii zdobywał pasy mistrza świata. A jeszcze jedna sprawa, bo oglądałem ten materiał, oglądałem ostatnio całą tą walkę Roya Jonesa z Koreańczykiem i tam jest taki moment, kiedy już sędzia ringowy poznał werdykt i rzeczywiście coś mówi do Roya Jonesa. Potem przeczytałem, że powiedział, że trzymając go za rękę, widząc, że za chwilę podniesie rękę Koreańczyka, powiedział do Roya Jonesa: wybacz mi, ale nie wyobrażam sobie, jak oni mogli taki werdykt przegłosować. Ja pamiętam, że ten koreański pięściarz Park Si-hun, bo tak się nazywał, też był zdruzgotany tym, bo on absolutnie, jemu było tak głupio, naprawdę. Ale później po latach on został trenerem i wiem, że jak pamiętam, z Adamem Kusiorem rozmawiałem, z którym też się łączyliśmy w ostatnim programie, to opowiadał, że pracował z nim jako szef komisji trenerskiej w AIBie. Bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, ale na ten temat nigdy nie chciał rozmawiać. No, ma świadomość, że to był naprawdę przekręt, jakich mało, bo to ze świecą szukać. Myślę, że na liście największych przekrętów w historii połączonych i zawodowego, i olimpijskiego boksu, to jest numer jeden. Absolutnie numer jeden. Mówiłeś o skrzydzonym Waru Inge, zawodniku, który pochodził z Kenii. Miałem okazję też przyglądać się ostatnio jego walce z Ingrid Commonwealthu z 1966 roku na Jamajce i tam przyznam szczerze, że rzeczywiście robił na mnie fenomenalne wrażenie. Wysoki, szczupły facet, który miał niesamowitą odporność na ciosy. On tam toczył taką zaciętą walkę z jednym z pięściarzy z Irlandii Północnej i rzeczywiście Irlandczyk szedł do przodu jak taran bojowy, zasypywał go gradami ciosów, a on fantastycznie schodził z ich linii. No a 2 lata później, jak mówisz, nie został mistrzem olimpijskim, ale myślę, że miał papiery na to, by rzeczywiście ten Puchar Barkera słusznie odebrał. Dostał Puchar Barkera. 4 lata później poleciał na Igrzyska Olimpijskie do Monachium w 1972 roku. Dotarł tam do finału i znów przegrał niezasłużenie. Tym razem z reprezentantem Związku Radzieckiego, Borysem Kuźniecowem, który wyeliminował w drodze do medalu Ryszarda Tomczyka. Pozdrawiamy pana Ryszarda, tak, przy okazji. Naszego mistrza Europy z Madrytu z 1971 roku. A więc no to takie są historie. W ogóle tych historii jest tutaj wiele niesamowitych, bo tenże Wary Junge później podpisał zawodowy kontrakt. No niespecjalnie mu szło, zmierzył się ze znakomitym Mexikaninem Carlosem Zarate, przegrał z nim zdecydowanie i zakończył karierę. Natomiast wtedy konkurentem do Pucharu Barkera w 1968 roku, konkurentem Filipa Wary Junge był George Foreman. No właśnie, to jest ta historia. Wiem, że w ostatnich latach funkcjonował jako restaurator w Japonii, pięściarz, który pochodził z Kenii. Natomiast kolejna ciekawa postać to jest rok 76 i Howard Davis Jr., który miał też bardzo mocnych konkurentów. Tak, to jest w ogóle niesamowita historia, bo konkurentów miał nieprawdopodobnych. Aaron Pryor i Thomas Hearns. Późniejsi zawodowi mistrzowie świata, Pryor rewelacyjny zawodnik, Hearns, chociaż leżał kiedyś jako amator na deskach po ciosie Bogdana Gajdy i polski sędzia mu przyznał zwycięstwo, natomiast później był przecież pięściarzem rewelacyjnym. Ale Howard Davis Jr. uważany był za pięściarza zdolniejszego w tamtych czasach od Raya Sugara Leonarda. To nieprawdopodobne. To przecież jest nieprawdopodobne. To była drużyna marzeń amerykańska wówczas, bracia w Montrealu, 7 bracia Spinksowie, Malkiel i Leon, właśnie wspomniany Ray Sugar Leonard. No i ten Howard Davis, który tam w wielkim stylu sięgnął po mistrzostwo. Jako przypomnę, jaki on miał rekord amatorski. 125 zwycięstw, 5
5 porażek. Podpisał znakomity kontrakt na tamte czasy. On podpisał kontrakt, miał na te pierwsze walki początkowe 100 tysięcy dolarów za każdą walkę. Wygrał 13 w bardzo dobrym stylu i od razu chciał mistrza świata, chciał wielkiej walki. I zmierzył się z ówczesnym mistrzem świata Jimmy Wattem. Przegrał z nim nieznacznie po bardzo wyrównanej walce. Później miał jeszcze jedną walkę o mistrzostwo świata. Przegrał split decision, a więc niejednogłośnie z Edwinem Rosario. No i kolejna walka o mistrzostwo to już przykra porażka przez techniczny knockout z Badym Magertem. Zakończył bilansem 36 zwycięstw, 6 porażek, 1 remis. Ale jeszcze jedna historia. On 3 dni przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich dowiedział się, że matka mu zmarła. Chciał się wycofać z tych igrzysk, ale przypomniał sobie, że matka zawsze mu przed wyjazdem na igrzyska mówiła, że synu, jesteś najlepszy, to ty wygrasz, zdobędziesz złoty medal. I jakby chcąc ofiarować jej to złoto, zrobił wszystko, żeby to zdobyć i zdobył. Ale życie mu potoczyło się bardzo, bardzo dziwnie, bo to jest też super ciekawa historia. Już po latach, kiedy był trenerem, a zajmował się między innymi sportowcami, mistrzami MMA, że on stworzył taką firmę, nawet promocyjną. Motorską. Był napad rabunkowy w jego domu. Ukradziono mu ten złoty medal olimpijski. Ale złodziej, ścigany przez policję, wyrzucił ten medal. No medalu nie było. Po latach jakiś ogrodnik kopiący ziemię przy autostradzie znalazł coś zardzewiałego, wyczyścił to, nie wiedział, co to jest. No jest nazwisko w amerykańskim wersji tego ogrodnika, no i używał tego jako taki przycisk do papieru. Pewnego dnia przyszedł jakiś kibic sportowy, jego kolega, do niego. I co to jest? Przyjrzał się, a tam było nawet nazwisko złotego medalisty. No i odszukali Howarda Davisa Juniora, odszukali go i ten medal mu po latach wręczyli, prawda? To była piękna historia, no ale niestety nie koniec tego. Świetnie mu się żyło, był takim, powiedziałbym, restrykcyjnym wegetarianinem. I w lutym 2015 roku, miał wtedy niespełna 59 lat, jakieś symptomy poważnej choroby, zdiagnozowano go u niego raka płuc z przerzutami na wątrobę 4 stopnia nieoporowalnego. Zmarł 30 grudnia tego samego roku, 2015 roku. Nigdy nie zapalił żadnego papierosa. No, podobnie jak Andrzej Grubba, nasz Natomiast kolejna postać, jutro notabene mająca 82 urodziny, chodzi mi o pięściarza, który, jak czytałem, chciał mi się wierzyć, że miał 120 walk amatorskich, wszystkie wygrane. Miał 65 pierwszych walk zawodowych też z rzędu wygranych. Mowa o Nino Benvenutim, człowieku, który poza świetnym boksem wyróżniał się też swoją przystojnością i tak dalej. Słuchaj, mógł być aktorem filmowym. Edziu, to ty masz inne dane. Ja mam, że mam 120 wygranych i jedną porażkę. No ja właśnie czytam, już być tak? może tak? sprzątnięto tą jedną porażkę, żeby A to być może mu sprzątnięto, tak, wiesz, tak, bo tak, ja mam tak, na przykład z kolei właśnie w amerykańskim gdzieś takim, ale wiem, że być może... A to wydaje się i tak nieprawdopodobne. To wydaje się nieprawdopodobne, tak jest. A później my mówimy rekord, prawda, Rocky Marciano, rekord tutaj, a miał, tak powiedziałeś, 65 zwycięstw z rzędu, zdobyte pasy WBA, WBC w kategorii junior średniej i później przechodzi do kategorii średniej, to czy wielkie pojedynki, no niestety wpadł na geniusza, na jednego z najlepszych sportowców w całym historii sportu argentyńskiego, Carlosa Monzona. Przegrywa z nim w Monte Carlo dwukrotnie. Kończy karierę później, kiedy Monzon jest w więzieniu. Ale tam do niego lata, do Argentyny, pomaga mu. Tak samo zresztą jak słynny aktor francuski Alain Delon, który się przyjaźnił z Monzonem. Później oczywiście wracając z przepustki, Monzon twierdzą, że chciał popełnić samobójstwo, z osobami towarzyszącymi wjeżdża w ściany budynku więziennego i popełnia samobójstwo, lub też jest to, że był to wypadek. Wracając do Benvenutiego, miałem okazję go po raz pierwszy zobaczyć chyba na Mistrzostwach Świata w Moskwie, przy Stojniacha, 89 rok. Przyjechał tam z telewizją włoską. Natomiast później, kiedy komentowałem Igrzyska Olimpijskie, on siedział obok, znaczy jedno stanowisko niżej, i to było bodajże w Pekinie 2008 i wcześniej w Atenach 2004, i bez przerwy palił papierosy. Palacz jakich mało, to wprost nieprawdopodobne. Być może później już dlatego nie komentował, bo już nie można było w tych salach palić. Bo go nie widziałem ani w 2012, ani w 2016. Za to widziałem innego palacza Patrycję Oliwę, który dostał Puchar Barkera w 80 roku, był jedynym z
krajów niekomunistycznych, który zdobył złoty medal wtedy, bo to były igrzyska zbojkotowane, jak pamiętamy, przez Amerykanów, przez wiele, wiele innych krajów. Patrycio Oliva wtedy miał 21 lat, zdobył złoty medal w kategorii 63,5 kg, czyli w lekko półśrednie, wygrywając ze swoim starym rywalem, Sarikiem Konokbajewem, też fantastycznym pięściarzem, który przed do kategorii półśredniej toczył z kolei wielkie boje z Markiem Brlantem. I on też miał kapitalny rekord amatorski. 93 zwycięstwa, 3 porażki, a później na zawodowym ringu 57 wygranych i tylko 2 porażki. Przegrał bodajże z Buddy McGirtem już w kategorii średniej i przegrał z Kodzim, z którym stracił tytuł w półśredniej. I tenże Oliva, który później był trenerem Fragomeniego, który walczył z naszym Krzysztofem Diablo Wodarczykiem, pamiętam go dokładnie z Igrzysk Olimpijskich w Rio, bo tam już nie można było na hali palić, ale bez przerwy wybiegał i cały czas widziałem go z tym papierochem. Także ilu tych, ale na przykład nasz Kazimierz Paździor, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, wprawdzie Pucharu Barkera w 60 roku nie dostał też Cassius Clay, który pokonał Zbigniewa Pietrzykowskiego. A pamiętasz, że dostał w 60 roku? W 60 roku bodaj właśnie Benvenuti. No właśnie, właśnie o nim mówimy. Benvenuti, mając takich rywali, prawda, między innymi Cassiusa Kleja. Ale Kazimierz Paździor tam wyeliminował w półfinale innego zdobywcę Pucharu Barkera z 1956 roku. Był taki leworęczny, znaczy praworęczny zawodnik przestawiony na Mańkuta, czy tak zwany fałszywy Mańkut. Czy jako Maczenko trochę. Tak, tak jest, Dick McTaggart, który zdobył złoty medal. O, zobaczymy, Dicka McTaggarta, to jest ten blondyn, szkocki pięściarz, który miał nieprawdopodobny rekord. 634 walki, uwaga, 610 zwycięstw, 24 porażki. W półfinale Igrzysk Olimpijskich w Rzymie pokonał Kazimierz Paździor, późniejszy złoty medalista, a w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Tokio Jerzy Kulej, a więc miał prawa do Polaków. Tak. I wtedy w Tokio, kiedy Jerzy Kulej z kolei zdobył złoty medal, tylko że już w wyższej wadze, lekko półśredniej, McTaggart medalu nie zdobył. Powiedział, że boks nigdy nie będzie moim zawodem, nie chciał zarabiać, nie chciał przechodzić na zawodostwo, robił inne rzeczy, był bardzo szanowanym człowiekiem, ale mówię, boks był takim jego hobby, z którym związał się na długo, no, ale żeby stoczyć, mówię, prawie 650 walk. Ale zobacz, zwróć uwagę, że dużo zależy od genetyki, bo na przykład właśnie Benvenuti bądź McTaggart, albo bohater filmu Wściekły Byk, to są goście, którzy na ringu zostawili mnóstwo zdrowia. Przecież te walki z Royem Sugarem Robinsonem i tak dalej, Wściekłego Byka, były nieprawdopodobne, a to człowiek, który dożył 95 lat. To w tym przypadku pokazuje, że to wyeksploatowanie bokserskie, te niszczycielskie pojedynki, które przechodzili po drodze w boksie amatorskim bądź zawodowym, niekoniecznie odbiły się na ich kondycji. Tak, i mówiliśmy o Benvenuti. Benvenuti został pierwszym z tych zdobywców Pucharu Barkera zawodowym mistrzem świata. Niektórzy z tych wcześniejszych zdobywców próbowali, ale im nie wychodziło. Jaka była konkurencja? W 1952 roku, kiedy Puchar Barkera zdobył Norvell Lee, amerykański mistrz kategorii półciężkiej, który też miał niesamowity rekord, 100 zwycięstw, 5 porażek, miał na przykład za konkurenta 17-letniego Floyda Petersona, mistrza olimpijskiego kategorii średniej, który później został zawodowym mistrzem świata wagi ciężkiej. Także w 1956 roku z kolei był i Laszlo Papp, który zdobył swój trzeci złoty medal olimpijski, a jednak puchar dostał McTaggart. I nim z Państwem będziemy się łączyli za chwilę, odbadali Państwa telefony, jeszcze jedna postać, bez której nie wyobrażam sobie podsumowania Pucharu Barkera, to jest właśnie Wasyl Łomaczenko, to jest znakomity Ukrainiec, który rzeczywiście też jest niezwykle finezyjny, jeśli chodzi o umiejętności. Tak jest. Zdobył ten Puchar Barkera w 2008 roku w kategorii piórkowej, wygrywając no wprost nieprawdopodobnym stylu. Przewidział to, zobaczmy, właściwie nie dając nikomu najmniejszych szans. Ojciec w wieku 4 lat już go przestawił na pozycję odwrotną. Ja wiem, Janusz, że pisałeś o nim artykuły, masz w paluszku jego biografię, tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, ten aspekt, czy również kojarzysz, że kiedy przywieziono go ze szpitala, bo on się urodził tam nieopodal Odessy, to ojciec podobno od razu już w pierwszym tygodniu założył mu rękawice, no. Tak, i namaścił go tym samym na boksera, później był jego trenerem. Tak, co ciekawe, że 4 lata później w Londynie, kiedy już nie było kategorii piórkowej, Wasyl walczył w wagę wyżej, w wadze lekkiej, też zdobył złoty medal i też był kandydatem do tego pucharu, no ale wówczas
To był Londyn 2012 rok, jak powiedzieliśmy, Serik Sapijew został zwycięzcą tej klasyfikacji, ale wygrał z Joshuą. Jednak troszkę mniej głosów miał wtedy już Wasyl Łomaczenko, chociaż był też w tym kręgu kandydatów. No ale pięściarz niewiarygodny, 396 zwycięstw, jedna porażka jako 19-latek z Albertem Selimowem w 2007 roku w Mistrzostwach Świata i w trzeciej zawodowej walce mistrzowski pas. A my, proszę Państwa, mamy już pierwszego słuchacza. Halo, witamy. Skąd Pan do nas dzwoni? Dzień dobry, Michał z Ostrołęki. Miło nam. Dzwonię tutaj do Panów profesorów, ambasadorów boksu olimpijskiego, gdyż jestem wielkim kibicem i mam parę pytań, z których no, prawdopodobnie uda mi się zadać tylko jedno, żeby tutaj nie przyciągać. Chodzi mi o to, jak prawie myślą, gdzie byliby bokserzy boksu olimpijskiego, właśnie z takich krajów jak Kuba, Uzbekistan, Kazachstan, gdzie to właśnie Uzbekowie mieli w Rio chyba 5 finałów, Kuba w 2017 w Hamburgu Mistrzostwa Świata 7 finałów. Gdzie by oni byli, gdyby się tak mocno nie liczyły interesy promotorskie, interesy promotorskie? No tak, no pytanie rzeczywiście mówiące o tych różnych zakulisowych kwestiach. Wiadomo, że boks pączkował, jeśli chodzi o zawodowy, poprzez te różne federacje, które powstawały po to, by były szanse z możliwości walki dla zawodników, którzy przez promotorów byli pchani do tego, by te pojedynki rzeczywiście coś znaczyły, by ich ranga wzrastała. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie promotorskie, no to tak jak pan mówi, to jest temat zawalowany i wiele różnego typu kontekstów. Wszystko się zgadza, tylko jeszcze weźmy jedno pod uwagę, że jednak z tej grupy 37 złotych medalistów Igrzysk Olimpijskich, bo mówię o 37 złotych medalach dla Kuby, o bodajże 76 mistrzostw świata, to jednak garstka podpisała zawodowe kontrakty, decydując się na ucieczkę z Kuby i to były dopiero lata 90. A więc tym pierwszym, który został mistrzem, był Joel Casamayor. Ale do dziś mają Kubańczycy znakomitych pięściarzy, pojawiają się i tak naprawdę z tej ostatniej generacji, z tych wielkich mistrzów opuścił Kubę tylko Robeisy Ramirez, któremu no, po prostu był słaby w tym pierwszym pojedynku i przegrał. Więc tu nie chodziło o żadne no, układy promotorskie. Ja myślę, że Kubańczycy przegrywają sami ze sobą, bo Solis miał wszystko, żeby nawiązać rywalizację z najlepszymi pięściarzami kategorii ciężkiej, ale w pewnym momencie ważył 150 kg i wiadomo było, że on no, będzie miał kontuzję i miał jedno zerwane ścięgno, Achillesa i tak dalej. Co do Uzbeków, Kazachów, proszę zauważyć, że oni dopiero teraz zaczynają, w ostatnich latach zaczynają wyjeżdżać i już na przykład ktoś taki jak Murodion Akhmadaliyev, to jest chłopak, który zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w wadze koguciej w Rio de Janeiro. I on już ma dwa pasy mistrzowskie. To jest pierwszy zawodnik z tych igrzysk, który unifikował dwa pasy. Pierwszym w ogóle medalistą igrzysk to jest Amerykanin Shakur Stephenson, srebrny medalista tej samej kategorii, który został mistrzem świata. Akhmadaliyev jest tym drugim. Inny z zawodników Uzbekistanu też już walczył o mistrzostwo świata. Moim zdaniem z tamtej grupy, która wygrała klasyfikację medalową w Rio, za chwilę będziemy mieli kilku zawodników jeszcze walczących o mistrzostwo. Pamiętajmy, że podpisał w końcu kontrakt zawodowy Hasan Boy Dusmatov, ostatni zdobywca Pucharu Barkera, złoty medalista kategorii papierowej do 49 kg. Stoczył jedną walkę na razie, wygrał przed czasem, ale to jest też kandydat na mistrza świata. To samo mówię, tylko że oni nie mają problemów. Uzbekowie będą wyjeżdżać, mogą normalnie wracać do swojego kraju. To samo Kazachowie. Tyle, że Kazachowie no, już mieli kilku mistrzów, bo mieli tego Żirowa, który był miał Puchar Barkera w 96 roku. On zdobył tytuł mistrzowski w junior ciężkiej, a był mistrzem olimpijskim i Puchar Barkera za zwycięstwo w kategorii półciężkiej. Później Gołowkin, prawda, wicemistrz olimpijski za ten. I później wielka i do dziś wielka postać zawodowego boksu. U Pańczyków jest problem. Zostawiają rodziny i ciągle mimo tej troszkę odwilży politycznej, ten problem ciągle jest. Oni ciągle muszą uciec, żeby móc podpisać zawodowy kontrakt. I tylko nieliczni decydują się na te ucieczki. Mamy chwilę przerwy, czekamy na kolejny telefon. Natomiast ja chciałem powiedzieć, Janusz, nowum, jeśli chodzi o Puchar Barkera, rok 2016, po raz pierwszy kobieta także dostała to trofeum. Tak, Clarissa Shields.
To ciekawe, że w 2012 roku, kiedy kobiety debiutowały na olimpijskim ringu, nikt się nie zdecydował z włodarzy, aby żeby jednak przyznać też kobiecie Puchar Barkera. Dopiero 4 lata później i ta sama zawodniczka, 21-letnia w Rio, a 17-letnia w Londynie 3 lata wcześniej, po raz drugi zdobyła złoty medal w kategorii średniej. No, zwycięstwa Clarissy Shields nie podlegały najmniejszej dyskusji. To jest no jednak, jeśli chodzi o kobiecy boks, fenomen. Wygrywa i boksowała naprawdę, moim zdaniem, najefektowniej to naboksowała w 2012 roku w Londynie, kiedy miała 17 lat. To zwycięstwo też było bardzo pewne, oczywiście, w 2016. Ona toczyła jako amatorka też twarde boje z Polkami w czasach juniorskich z Elżbietą Wójcik. Niejednogłośne zwycięstwo w Bułgarii. Z Lidią Fidurą na Wyspie Jeju podczas Mistrzostw Świata. Ale tam wygrała pewnie. A dzisiaj na zawodowym ringu ma pasy mistrzowskie w 3 różnych kategoriach wagowych. I o dziwo, zaczynała od wyższej, czy od super średniej, później zeszła do średniej i zdobyła kolejne pasy, później do junior średniej kolejne pasy. Chciała walczyć w półśredniej, nie doszło na razie do skutku, ale to jest kwestia czasu, kiedy zmierzy się z Cecilią Brełchus, najlepszą zawodniczką kategorii półśredniej. Myślę, że jest w stanie zrobić wagę półśrednią i stoczyć nią bardzo ciekawy pojedynek, myślę, że zwycięski też. Tak, w styczniu miałem okazję komentować i walkę z Habazin, którą na pewno też widziałeś, rzeczywiście podobnie jak w boksie amatorskim, także w boksie zawodowym idzie od zwycięstwa do zwycięstwa. Pytanie, czy mamy kolejnego widza, tak? Halo, kto do nas dzwoni? Halo, dzień dobry, Bartek. Witamy, skąd pan do nas dzwoni? Ze Stalowej Woli. O, proszę bardzo, Stalowa Wola, bliska mojemu sercu, tak? Tak, tak, pozdrawiam pana Edwarda, bardzo fajny był memoriał Luciana Trelli. Niedawno w sprawie można by było jeszcze kiedyś, chociaż teraz pewnie będzie ciężej zorganizować, bo Stalowa ma ciekawe tradycje bokserskie. No, także byli oprócz Luciana Trelli, trzeba pamiętać, bracia Maczuga i tutaj chyba jeszcze był pięściarz Madej, nie jestem pewien. I tutaj może coś panowie wiedzą o historii bracia Maczuga, o jakichś sukcesach, bo wiem, że byli, ale nie do końca znam historię. I to będzie jedno pytanie i też ktoś poruszył kwestię tutaj na czacie polskich pięściarzy, którzy wygrali z późniejszymi mistrzami świata w boksie zawodowym. Jakby tak też o to pytanie, o to kwestia. To wszystko będzie. Dziękuję panu bardzo. Dobrze, a więc żeby nie zapomnieć, to od razu z tymi, którzy wygrywali. No oczywiście z mistrzami świata to mieliśmy, to tutaj tak lista byłaby bardzo długa, bo nawet tych... Nawet tych gorszych czasach, no chociażby Deontay Zimno, który wygrał z późniejszym zawodowym mistrzem świata Deontay Wilderem w 2007 roku. Ale mówię, ta lista jest dosyć długa. Natomiast co do zdobywców Pucharu Barkera, a więc tych najlepszych na igrzyskach, to tutaj ta lista oczywiście jest zdecydowanie krótsza, ale trzeba ją jeszcze powiększyć o nazwisko Andrzeja Gołoty, który pokonał Roberto Ballado na turnieju w Bułgarii, na turnieju Stanżata i wygrał wtedy młody Ballado, dopiero powiedziałbym na arenie międzynarodowej raczkował, że tak to określę. W ogóle Ballado miał problem w kategorii 91 kg, bo on przegrywał z Savonem, który miał od niego zdecydowanie lepsze warunki fizyczne i przegrywał po kolejnej porażce, bodajże 4. czy 5. z rzędu. Trenerzy kubańscy postanowili, że przejdzie do kategorii superciężkiej. Tu się okazało, że mimo skromnych warunków fizycznych, jak na kategorię super ciężką, Ballado jest rewelacyjny i 3-krotnie wygrał Mistrzostwa Świata, wygrał Igrzyska w Barcelonie, zdobył Puchar Barkera. Natomiast Andrzej Gołota, wówczas też bardzo młody zawodnik, 20-latek, 21 lat, pokonał go właśnie na turnieju w Bułgarii. Co do braci Maczuga, ja bardzo dobrze pamiętam Bogdana, nawet go nazwałem, pamiętam, to się nawet wtedy przyjęło, ministrantem, bo on był taki twarz dziecka, maleńki, zaczynał w kategorii papierowej, medal Mistrzostw Europy. Później no, opuścił, wybrał sobie, ale jak kilku polskich pięściarzy w tamtych trudnych czasach, wyjechał do Niemiec i wygrywał Mistrzostwa Niemiec. Był tam dobrym pięściarzem, tylko już przeszedł do chyba kategorii nawet piórkowej. Widziałem go nawet na Mistrzostwach Europy, już tam sukcesu nie odniósł. Piórkowa on był bardzo niski, on miał około 1,50 m wzrostu, więc to była zdecydowanie dla niego już za wysoka waga, ale też tam, mówię, dobrze się spisywał. I spotkałem go chyba 2 czy 3 razy na walkach Darka Michalczewskiego, które komentowałem, on był jako kibic. Madej też był bardzo dobrym pięściarzem, myślę, że też już dokładnie pamiętam, bo też miał jakiś medal mistrzowski. Mamy kolejnego słuchacza, halo?
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd pan do nas dzwoni? Sebastian z Warszawy. Miło nam, słuchamy pana. Pierwsze pytanie jest takie, czy pan już nie komentuje w Eurosporcie? Ja? Czy to jest zawieszenie na chwilę? Ale to my z panem Januszem mieliśmy okazję wielokrotnie różne rzeczy komentować w Eurosporcie. W tej chwili Eurosport z racji tej, że no, imprezy, że tak powiem, są zamrożone, bardzo mało daje w tej chwili na antenie czegoś, co jest bieżące tam. Tak, ale jeśli chodzi o boks, to Eurosport od momentu, kiedy Discovery kupiło Eurosport, jakby zrezygnował ze sportu walki. A więc nie ma sportu walki. Poza sambo. Poza sambo, które komentowałeś, w Eurosporcie nie ma. Może kiedyś wróci, bo przez 20 lat regularnie raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu boks był. Ale byłoby na pewno, gdyby igrzyska w Tokio się odbyły. Oczywiście. Tak, to już było planowane, miał być cały kanał sportowy i to, ponieważ igrzyska są przełożone na rok 2021, prawdopodobnie to i tak się ziści. Ma być kilka kanałów tematycznych, jeśli chodzi o Eurosport, między innymi jeden poświęcony tylko siatkówce, jeden piłce nożnej, a jeden właśnie sportom walki, oczywiście z wyszczególnieniem między innymi boksu. A drugie pytanie jest takie, czy panowie mają zamiar na przykład boksować się między sobą, czy tak nie bardzo? Tak życzliwie. Co mamy robić? Gdzie pan jeszcze powtórzy? Boksować między sobą. Jaki byłby sens? A chce pan, żebyśmy kontrowersyjnie podchodzili do różnych kwestii i się różnili na siłę? Wie pan, ja mam ponad 60 lat, Edziu jest trochę młodszy, mam 1,95 m, ja mam 1,70 m parę, a więc to myślę, że możemy najwyżej zagrać warcaby ze sobą, ewentualnie, nie wiem, no w ping-ponga, ale też dawno nie grałem. Nie, na pewno nie będziemy boksować. Tak. Oczywiście teraz jest moda na to, by na siłę nieraz tworzyć jakieś możliwości pospierania się w studiu. Natomiast ja znam Janusza od wielu, wielu lat i mam ogromny szacunek przy nim wiele rzeczy, jeśli chodzi o teorie związane z pięściarstwem, i razem jeździliśmy w różne części świata. Dlatego ja tak raczej uzupełniająco co do niektórych szczegółów, które Janusz akurat gdzieś nie są przez niego podnoszone, w takich sytuacjach się pojawiam. Mamy kolejnego gościa, słuchamy. Dzień dobry, Kamil z Dzwonowej z tej strony. Bardzo nam miło, słuchamy pana pytania. Mam pytanie do pana Janusza. Tak. O top 3 bokserskie jego w historii pod względem umiejętności. O, to najlepsza trójka, tak? Tak, tak. W ogóle bez podziału. Tylko nie osiągnięcia, tylko umiejętności bokserskie. Bez podziału na kategorie wagowe, rozumiem. Tak, tak, bez podziału. O, to mnie pan załatwił, bo to pytanie jest szalenie trudne, bo tych wybitnych pięściarzy widziałem tylu. No, bo to jest kwestia talentu, bo jedni mieli na przykład potężne uderzenie, byli wytrzymali, wygrywali, inni mieli taki talent, który w pewnym momencie, kiedy wiek ich trochę dopadał, czy problemy, tak jak Roy Jones, który był no, geniuszem, ale w pewnym momencie, kiedy już zaczął mieć problemy sam ze sobą, z wagą, kiedy z tej kategorii ciężkiej przyszedł. Na pewno był jeden z najbardziej uzdolnionych pięściarzy, jakich widziałem w ogóle w życiu. Roy Jones Jr. No na pewno geniuszem, jeśli chodzi o taką lekkość boksowania, przy tym nieprawdopodobną skuteczność, był Ray Sugar Leonard. No też wielka postać, jego ten pojedynek z innym fenomenalnym pięściarzem, Mervinem Haglerem z 87 roku w Las Vegas, no to naprawdę wydarzenie wielkie. Tancerz ringowy obdarzony fenomenalnym refleksem, eleganckim ruchów, czyli Muhammad Ali, wcześniejszy Cassius Clay. A Robinson. Tak, no już mówię, no Robinson też, ale gdybyśmy, powiedzmy, taką trójkę, tutaj jeszcze bym Zekwa na tym trzecim miejscu jeszcze gdzieś tam ustawił na tym podium, żeby się czwarty zmniejszył, ten Ray Sugar Robinson, to był też geniusz, fantastyczny człowiek, no, taki człowiek renesansu, który grał na pianinie, który tańczył, no, a przede wszystkim boksował jak nikt inny chyba na świecie, bo wygrywa też wszystkie klasyfikacje bez podziału na kategorie wagowe. Czy to, mówi się taka czwórka, Roy Jones, raczej Ray Sugar Robinson, Muhammad Ali, Roy Jones Jr., Ray Sugar Leonard. No całkiem przyzwoity. Tak, Ali poza umiejętnościami oczywiście nieprawdopodobna osobowość, on też w wielu aspektach, między innymi uprawnienia ciemnoskórych w Stanach Zjednoczonych, też dokonał niebywałych rzeczy, i też jego opór między przeciwwojnie w Wietnamie i tak dalej, gdzie groziło mu więzienie, to też pokazuje skalę jego osobowości.
Czekamy na kolejnego widza, natomiast... Ja chciałem, tak można? Właśnie chciałem jeszcze, bo jak mówimy o Benvenuti, przypomniałam się taka jedna historia, bo Benvenuti wygrał w finale i to bardzo pewnie z reprezentantem Związku Radzieckiego Jurijem Radoniakiem. Ale w półfinale Radoniak walczył z naszym czarodziejem ringu, Leszkiem Drogoszem. I ten pojedynek oglądał wtedy brązowy medalista, bo miał ciężką kontuzję, doznał, bo zdobył wtedy już wtedy złoty medal, czyli Marian Kasprzyk. I Marian Kasprzyk mówi, no, że przekręcili tego Leszka tam ewidentnie, ponieważ bali się, że Leszek Drogosz, no, z tym swoim fenomenalnym refleksem, kapitalnym sposobem boksowania, przecież to trzykrotny mistrz Europy, byłby zdecydowanie trudniejszym rywalem dla Benvenutiego niż Radoniak. I to wszystko było pod kątem, ponieważ Benvenuti miał wygrać, zresztą był znakomity pięściarz, miał zdobyć ten puchar Barkera, to tutaj wykombinowano, że lepiej będzie, jak będzie, bezpieczniej będzie, jak Radoniak będzie jego rywalem, a nie właśnie Leszek Drogosz. No i tak się niestety... To jest kolejna ciekawostka. Tak się niestety stało. Mamy kolejnego słuchacza, halo, kto i skąd do nas dzwoni? Dobry wieczór, Krzysztof z Lublina dzwonię. Dobry wieczór. I mam takie pytanie do panów, w szczególności do pana Janosa, który zna boks olimpijski dobrze. Rozmawialiśmy z kolegą ostatnio i tak myśleliśmy, dlaczego nie ma pięściarzy, a przynajmniej tak nam się wydaje, z Jamajki. W sumie jest to kraj generalnie, który powinien pasować boksowi. Ludzie są tam raczej biedni. Jest duża historia współpracy z Anglią. Jest, wiadomo, Usain Bolt, lekkoatleci, czyli ludzie, którzy powinni mieć genetycznie do boksu. I też, tak jak na Kubie, dobrze tańczą, poczucie rytmu, to wszystko. A tak naprawdę patrzyliśmy na BoxRec-u, najwyżej jest nic nam nie mówiący Richard Holmes, 19-12, jakiś dramatyczny, jak na pierwszego pięściarza rekord. Czy może byli dobrzy bokserzy z Jamajki? Dlaczego im się nie udało? Wie pan, to jest tak, że jak spojrzymy na nazwiska niektórych wybitnych pięściarzy, Lennox Lewis, Dillian White chociażby dzisiaj, czy wcześniej był taki wielki mistrz kategorii półciężkiej, a wcześniej sobie średniej Mike McCallum, to są właśnie Jamajczycy. Tyle, że no, Lennox to już urodził się w Anglii, bo ma rodziców z Jamajki, którzy po prostu wyjechali z wyspy w poszukiwaniu lepszego, godniejszego życia. Dillian White jakoś sam się przedostał jako młody chłopak do Anglii. 12 lat miał 12 lat. Mike'a McCalluma dokładnej historii nie pamiętam, więc tutaj nie będę ściemniał, jak to naprawdę było. A więc, wie pan, ale jest coś takiego, no tutaj ciekawą historię pan poruszył, że tak jak na przykład na Kubie są dwa sporty narodowe. Jest baseball i jest boks. I one jakby zagarniają najzdolniejszych ludzi. Najzdolniejszych ruchowo, pod każdym względem. Ja myślę, że z Jamajką, małą, w sumie biedną wyspą, jest podobnie. Ci najzdolniejsi ruchowo trafiają właśnie do lekkiej atletyki, czy ewentualnie do jakichś takich innych sportów, gdzie te jakby atletyczne talenty są bardzo potrzebne i później albo gdzieś lądują na jakichś uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i tam trenują, później osiągając sukcesy. A jakby tutaj jest tak podział rynku tego karaibskiego, tak bym określił, no bo nie znajduję innego wytłumaczenia. Bo tak naprawdę nie przypominam sobie, a Igrzyska Olimpijskie jeżdżą od 92 roku, a już 88 też obsługiwałem, tylko że stąd. Wcześniejsze też pamiętam dosyć dobrze. Ja nie pamiętam jakiegoś dobrego pięściarza z Jamajki. Oczywiście jakby tam poszukał, to prawdopodobnie by kogoś znalazł. Ale, są bokserzy. Ale to są tak, ale to są jakieś przypadki wyjątkowe. No, ciekawe pytanie, ale postaram się jeszcze to poszperać i kiedyś tak jakby głębiej na to pytanie odpowiedzieć. Mamy kolejnego widza. Witamy serdecznie. Kto do nas dzwoni i skąd? Dobry wieczór. Piotr ze Szczecina. Witam serdecznie. Witamy. Witamy. Moje pytanie jest następujące. Według panów ekspertów, top 3-4 najlepszych polskich bokserów amatorskich, którzy panów zdaniem mogliby sięgnąć po mistrzostwo świata w boksie zawodowym.
Edziu, proszę bardzo. Współcześnie. No, było wielu, było sporo zawodników, którzy mi się bardzo podobali. Ja na przykład, nie mówię, czy od razu tytuł Mistrza Świata, na przykład ja byłem zachwycony także Krzyśkiem Kosadowskim, który kapitalną miał taką lekkość, fajny balans przy linach i też mógłby wiele osiągnąć. Darek Michalczewski udowodnił, że został mistrzem świata. Andrzej Gołota otarł się o tytuł Mistrza Świata. Tomasz Adamek, który tak, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, medalu nie zdobył, natomiast oczywiście jego droga została tak prowadzona, że ten potencjał został wykorzystany. No i oczywiście była jeszcze cała grupa zawodników, na przykład z lat 70. To też pytanie, co by było, gdyby. No właśnie, ja myślę, Janusz Gortat i tak dalej. Tak, no ja myślę, że na przykład bracia z Krzeszowia, szczególnie Paweł, bo myślę, że Paweł byłby bliższy, no, udowadniał to tymi swoimi świetnymi pojedynkami z czołówką światową. Wprawdzie z Holfieldem się nie bił, ani z Romero przegrał. Romero też nie miał tej szansy, mówił o Kubańczyku, Pablo Romero, dwukrotnym mistrzu świata. Ale Paweł to był taki typowy kandydat na naprawdę najwyższej klasy pięściarza zawodowego, ale mówię, tylko w kategorii półciężkiej. On wyżej już na Mistrzostwach Polski kiedyś wystąpił w kategorii ciężkiej i miał z tym spore problemy. Natomiast z tej starszej gwardii... No właśnie, mówiłeś o Drogoszu, chociaż no którego bał się, ale tak naprawdę wszyscy... Kulej. Tam była taka paka nieprawdopodobna. Oni przypominali mi reprezentację Kuby z najlepszych czasów, czyli każdy był inny. Felix tam stawiał na tą różnorodność. Był trening indywidualny i jeżeli ktoś miał predyspozycję do boksu bardzo ofensywnego, jak Marian Kaszczyk, ale też świetnego technicznie, czy Jerzy Kulej, to proszę bardzo, jeżeli ktoś był defensorem i był bardzo taki, powiedziałbym, wyrachowany w swoim boksie, jak Kazimierz Paździor, czy Józef Grudzień, jak najbardziej było dla niego miejsce i tak dalej. Czy na przykład Wiesiek Rutkowski, wicemistrz olimpijski, który przegrał tylko niesłusznie z Kotyczem w 72 roku, ale takimi typowymi pięściarzami, które jak się patrzy, nawet ktoś niespecjalnie znający się na boksie, to widzi tak, no to na pewno Jerzy Kulej, na pewno Marian Kasprzyk, z całą pewnością, no tutaj jest pytanie, jakby sobie radził kondycyjnie, bo Zbigniew Pietrzykowski miał problemy kondycyjnie, ale wtedy musiałby nad tym popracować. No właśnie. Bo myślę, że pamiętajmy o tym, że w boksie jeszcze zawodowym kategoria półciężka ma jeszcze 2 kg prawie limit, jest różnicy na niekorzyść, bo 81 jest w boksie olimpijskim, a tu jest 79-300, a więc tutaj jeszcze musiałby więcej zbijać, on bardzo nie lubi zbijać, ale miał kapitalny pięściarz, rewelacyjna kontra, Mańkut potężnie bijący lewą ręką, świetny prawy prosty, też na pewno miałby wielkie szanse, ale tak naprawdę z tej starej generacji, z lat 50-tych, 60-tych, to praktycznie każdy z tych wielkich mistrzów, a pamiętajmy, jeszcze przed wojną był przecież Kolczyński, no to był kandydat na zawodowego mistrza świata. To był fenomenalny Czortek w kategorii piórkowej, który wygrywał później wszystkie walki w obozie koncentracyjnym. No i Chychła. Pytany kiedyś Felix Sztam, który tak naprawdę dla niego jest numer jeden w całej historii polskiego boksu. On tak pomyślał, mówi, Zygmunt Chychła. Postawił na niego. Na kim mógłbym jeszcze naprawdę polegać? No na pewno na Kolczyńskim, na pewno na Pietrzykowskim i tak dalej. Także mówię, nawet w gronie tych brylantów były te, które jego zdaniem świeciły troszkę mocniej, niektóre trochę słabiej. No mieliśmy fantastyczne czasy boksu, później przejęła to Kuba czy Związek Radziecki, bo w pewnym momencie, jeżeli przypomnimy sobie Igrzyska Olimpijskie 64, czy nawet te 60, to byliśmy może nie taką całkiem Kubą, ale też mieliśmy potencjał ogromny i też wielki sukces. Słuchamy, czy kolejny ze słuchaczy dodzwonił się do nas? Tak jest, udało się. Tak, witam serdecznie. Pan skąd? Proszę. Serdecznie pozdrawiam z południowej Francji. O, witamy serdecznie, proszę bardzo. I chciałbym zapytać o kilka spraw. Przede wszystkim najlepszy polski trener boksu, jaki był, olimpijskiego, zawodowego. Kolejne pytanie będzie odnośnie największego rozczarowania bokserskiego w historii polskiego boksu. Według panów oczywiście. Według mnie to był Maciej Miszkin. I jeszcze jedno pytanie odnośnie sprawy Artura Szpilki. Jak panowie to oceniają? Jak to wygląda z państwa perspektywy? Ale co pan by... Co pan by chciał, jaki konkretnie temat? No Szpilka to jest temat szeroki. No. Bo właśnie, myślę, ale ostatniej sytuacji jego... Chodzi o walkę z Radczenką, tak? O walkę z Radczenką i co dalej, tak? Nie w samą walkę, bo w walce to już chyba za dużo powiedzieliśmy, ale ostatniego zachowania i jego wypowiedzi na temat
dziennikarzy, jak panowie to oceniają? Na początku programu. Z perspektywy zawodowej, prawda? Na początku programu pan Janusz odniósł się do pewnych kwestii związanych z tym, że taka opinia została wyrażona, że ludzie, którzy nie trenowali, nie uprawiali przez lata pięściarstwa, nie mogą dobrze o pięściarstwie z fachowością mówić. I tutaj pan Janusz opowiedział dokładnie na podstawie tego, jak to wygląda w kontekście różnych rzeczy i między innymi piłki nożnej, właśnie jeśli chodzi o to, jacy trenerzy zostawali znakomitymi, a którzy sami wcześniej na przykład z pięściarstwem mieli tyle tylko wspólnego, że gdzieś tam liznęli raptem. Tak, no wracając do Artura, no to sprawa jest jasna, ja swoje wyraziłem już kiedyś zdanie w programie, to Artur walkę oczywiście z Radczenką przegrał, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, a tyle punktowałem to tak sobie prywatnie na własny użytek 95-92, dostał to zwycięstwo w prezencie, myślę, że warto, żeby no wiedział gdzieś tak głęboko wewnętrznie, spojrzał, że to jednak był prezent, że on tej walki nie wygrał, natomiast dzisiaj najważniejsze jest dla niego zdrowie, żeby wrócił do zdrowia i zastanowił się, co dalej, bo prawdę mówiąc, ja byłem jako jeden z nielicznych zdania takiego, że zmiana po kilkunastu latach boksowania w kategorii ciężkiej, przejście do kategorii niższej, to tak naprawdę, być może to w jego przypadku był jedyny pomysł, bo już nie miał innego, ale dla mnie to nie wróży nic dobrego, bo nikomu się tak naprawdę to nie udało w dużym stopniu. To nawet rewelacyjny Chris Bird, który był zawodnikiem kategorii średniej, po latach boksowania w kategorii ciężkiej, gdzie był mistrzem świata, jak zaczął przegrywać, to myślał, że znajdzie swoje miejsce w niższych wagach i niestety mu to nie wyszło i zakończył karierę. Myślę, że przychodzą takie momenty w życiu każdego pięściarza po kilku ciężkich porażkach, że trzeba sobie powiedzieć, co chcę dalej robić i być może czasami trzeba sobie powiedzieć, że no dobra, no zakończę karierę, czy ewentualnie zajmę się czym innym. Być może będzie to jakieś MMA czy coś innego, bo tutaj już może dla mnie do końca nie ma miejsca, ale ja nikomu karier nie kończę, tylko to jest już indywidualna sprawa Artura. Natomiast co do tych spraw trenerskich, to był najlepszym trenerem. No Felix Sztam, co do tego nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o boks olimpijski. Tutaj jeśli chodzi o boks olimpijski, to na pewno miejsce drugie Andrzej Gmitruk, ale Andrzejowi dałbym bardzo wysokie też miejsce, bo Andrzej był połączeniem tych dwóch rzeczy, bo jeżeli chodzi o boks olimpijski połączony z boksem zawodowym, no to wtedy już tych doświadczeń zawodowych Felix Sztam nie miał. No ale on by taką legendą, że to w ogóle nie można go z nikim porównywać, a więc tutaj nie robił takiej połączonej klasyfikacji, bo po prostu myślę, że Sztam dawał sobie również znakomicie radę w boksie zawodowym, bo był genialnym psychologiem. W Niemczech fajnie to przeszło, bo że niektórzy trenerzy, którzy pracowali z zawodnikami boksu olimpijskiego, później zostali trenerami zawodowymi i też pracowali Fritz z sukcesami. Tak, między innymi. Fritz Dunek, który później naprawdę okazał się świetnym trenerem i to nie tylko Darka Michalczewskiego, ale całej grupy Uniwersum. Kliczko, Witalii Kliczko, pamiętasz, jak byliśmy niego w Kijowie, powiedział, że on nigdy nie zmieni na innego trenera, zawsze będzie z nim Fritz Zdunek, nieżyjący już, ale na pewno jeśli chodzi o boks zawodowy, to są w polskim boksie no te dwie postacie, to jest Andrzej Gmitruk i Fiodor Łapin, nieżyjący już Andrzej Gmitruk, dwie zupełnie różne osobowości, dwa różne style pracy, ale jeden i drugi sukcesami, tutaj nie wyróżniałbym jednego czy drugiego, tylko że za Andrzejem stoi jeszcze ta pełna sukcesów kariera trenera klubowego, reprezentacyjnego i te cztery medale olimpijskie w 1988 roku w Seulu. Ale też mówię, też był w dużej mierze wynik tego, że rzadko trafia się takie pokolenie, w którym jest Andrzej Gołota, w którym jest Jan Dydak, świetny Henryk Petryk, troszkę starszy, czy Janusz Żarenkiewicz, tam jeszcze było kilku innych bardzo dobrych pięściarzy. No dzisiaj niestety każdy trener, który pracuje w reprezentacji z boksu olimpijskiego, będzie miał problem z odniesieniem wielkiego sukcesu, bo niestety u nas systemowo jest to problem no już tak ogromny, że prawdę mówiąc, jak nie będzie jakiejś rewolucji, żeby to systemowo wszystko odwrócić i robić, znaczy to moim zdaniem jeszcze poczekamy kilkanaście lat na kolejny medal olimpijski. No właśnie, a jest taka opcja na Ukrainie, że tam potrafi się pracować odpowiednio przy boksie olimpijskim, a boks zawodowy swoją drogą też sięga po wielkie sukcesy, ale być może też na ten temat będziemy rozmawiali w jednym z najbliższych programów. Czekamy na kolejne połączenie. Tak, mamy, halo. Dobry wieczór, witam panu. Dobry serdecznie. Wieczór. Miło nam. Z tej strony zły z czatu, że tak powiem. Mam takie dosyć niewygodne pytanie i bym bardzo prosił o taką odpowiedź ogólnie lub
w ogóle brak odpowiedzi, bo nie oczekuję, że panowie odpowiedzi mi na te pytania. Bo chodzi o polskich promotorów boksu zawodowego. Mi się wydaje, że tak naprawdę to kryzys mamy w tym punkcie, a nie wśród zawodników, bo zawodników możemy mieć dobrych, tylko promotorzy troszeczkę może złych przeciwników dobierają lub po prostu nastawiają się na większe zyski, po prostu łatwiejsze zyski w ten sposób. I tym samym niszczą karierę zawodnikom, którzy tak naprawdę mogliby dużo, dużo więcej osiągnąć w swojej karierze, tak? Jeżeli, Edek, masz... Pytanie jest bardzo skomplikowane, tak? Nie, no, moim zdaniem jest oczywiście skomplikowane, nie? No, ale ja uważam, że nawet najlepszy... Ja i tak jestem zaskoczony, że na tym polskim bokserskim bezrybiu doprowadzono do tylu dobrych zawodowych walk, do walk o mistrzowskie tytuły. No niektóre, powiedziałbym, te wyprawy, to były wyprawy, no to były czyste, klasyczne skoki na kasę, no ale to mówię, to jest boks zawodowy, to jest przede wszystkim biznes i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że sport jest tutaj niestety, ja kiedyś myślałem, naiwnie nawet, wiele lat temu, jak jeszcze nie poznałem w miarę dobrze tego boksu zawodowego, że jest troszkę inaczej, ale później się przekonałem, że jednak faktycznie najważniejsze są w boksie zawodowym pieniądze. I oczywiście, jeżeli się uda połączyć te dwie rzeczy, jeżeli mamy dużo dobrego sportu, a gdzieś tam w tle jest wielki biznes, to wtedy wszystko jest w porządku. Natomiast kiedy ten biznes jest zdecydowanie na pierwszym planie, a sport gdzieś cierpi, to jest gorzej. Ale naprawdę, nawet wielki promotor z dużymi kontaktami, najuczciwszy, nie zrobi wiele dobrego, jeżeli nie ma materiału, bo nie da się z niczego ulepić. Zobaczmy, popatrzmy sobie, kto w dzisiejszym zawodowym boksie, czy na przestrzeni ostatnich lat zdobywał mistrzowskie pasy. W większości przypadków są to zawodnicy wychodzący z boksu olimpijskiego. Nawet jeśli nie osiągnęli wielkich sukcesów, bo w tym momencie ktoś u nich w kraju był lepszy, jak mówiliśmy tutaj, Thomas Hearns przegrał rywalizację z Howardem Davisem, prawda? Czy też przegrał Aaron Preyer, ale później byli wybitnymi zawodowcami. I tak jest tak naprawdę w każdym kraju, na obszarze byłego Związku Radzieckiego, w Rosji. Wielu wybitnych pięściarzy toczyło rywalizację, przegrywali, ale przez lata całe nie mieli możliwości pokazania się w boksie zawodowym. Ale tam naprawdę, no, wystarczy kogoś, kto ma naprawdę niewielkie pojęcie nawet o tym fachu i już ma taki materiał, że no oczywiście wszystko można zepsuć, tylko że jak to wygląda, jeśli chodzi o Związek Radziecki, czy powiedzmy dzisiaj te kraje byłego Związku Radzieckiego, Rosję, Uzbekistan. Jest tam ktoś w Stanach Zjednoczonych, który dba o interesy pięściarzy, taki się człowiek nazywa Egis Klimas, dba o pięściarzy, jest menedżerem tych wszystkich rosyjskojęzycznych pięściarzy, podpisują zawodowe kontrakty, on już ma układy z promotorami amerykańskimi i świetnie sobie w tym daje radę. Także ja mówię, oczywiście tutaj można dyskutować na temat promotorów i nie zawsze wystawiać, ale co na przykład, mówię, ma do, co można zrobić zawodnika, który nic nie osiągnął, a wydaje mu się, że jest wielkim mistrzem. Ja czasami naprawdę jestem zaskoczony, że niektórzy po tak słabych karierach amatorskich i wielu trenerów boksu olimpijskiego skreślało ich, jeśli chodzi o ich możliwości. Oni później zostawali, jeśli nie mistrzami świata, to zarobili sporo pieniędzy i walczyli o wielkie pasy. Także jeżeli byśmy mieli tutaj pretensje do promotorów, to raczej w innych kategoriach, czasami, jak tutaj wynika z tych wypowiedzi, no to mają do nich zawodnicy jakieś pretensje, z kolei ci odbijają piłeczkę. No mówię, chociażby ostatnia ta dyskusja między, gdzieś rozwijająca się na ramach pracy, między Damianem Jonakiem, byłym zawodnikiem stajni Knockout Promotion, a promotorem Andrzejem Wasilewskim. Ale ja bym najchętniej chciał ich w jednym programie zobaczyć, jednego i drugiego. I też kompetentnego naprawdę dziennikarza, który bardzo dużo wie o tym temacie i zadające takie, powiedziałbym, no, zdecydowane pytania jednemu i drugiemu. I wtedy być może byśmy się dowiedzieli więcej prawdy o tym wszystkim. Natomiast uważam, że ze słabego materiału zbyt wiele nie można wykroić. Halo? Mamy jeszcze jednego słuchacza, tak? Halo? Halo, witam. Dominik z Kołyczówki. Miło nam. Ja mam takie pytanie, jakie jeszcze będą, że tak powiem, na kanale sportowym na temat boksu jakieś formaty?
W tej chwili tak to wygląda. Jest taki format. Janusz Pindera z Przemkiem Saletą wspominają swego różnego typu wyjazdy na transmisję, eskapady, ciekawostki z tym i te związane. Największe walki. Zaczęliśmy od walki Andrzej Gołota, Riddick Bowden, wielkiej rewanżowej walki. Jutro jest kolejny program. Będziemy wspominać walkę rewanżową Evandera Holyfielda z Mike'em Tysonem, ta z ogryzionym uchem. Później, o 16 jutro. Jutro o godzinie 16. Tak, później będą kolejne wielkie walki. No będzie tego sporo. Być może też pokusimy się o analizę tych walk, na których nie byliśmy bezpośrednio, ale które albo komentowaliśmy tutaj wspólnie ze studia, albo też jeden z nas komentował w jakiejś innej konfiguracji, ale oglądaliśmy oczywiście te pojedynki. No i oczywiście jest magazyn w ringu Etoto co tydzień w poniedziałek. Z gośćmi, z fachowcami, z pięściarzami i tak dalej. Natomiast w tym programie, który państwo oglądacie, chcemy na publicystykę bardziej, ale oczywiście także na kontakt z państwem, interaktywność. Natomiast przy okazji wydają się takie tematy jak fenomen boksu kubańskiego, który poruszaliśmy przed tygodniem, jak wcześniej te ekranizacje słynnych karier bokserskich albo znakomici pięściarze, którzy gdzieś tam się pojawiali również w filmach, albo ten dzisiejszy temat Puchar Barkera, bo to jest rzeczywiście ta główna nagroda za styl, za technikę dla najlepszego zawodnika Igrzysk Olimpijskich. I pytanie właśnie tak jak dzisiaj w tym programie, kto z państwa będzie miał okazję jeszcze raz sobie to spokojnie przejrzeć. Niektórzy z zawodników robili wielkie kariery, inne kończyły się dramatem, jak to bywa w ludzkich splecionych losach. A może po prostu wy nam też podpowiecie, co byście chcieli usłyszeć, o czym porozmawiać. Może po prostu wskażecie jakieś ciekawe tematy, które są dla was interesujące. Tak, były różne kwestie związane między innymi z dramatami ludzkimi, jeśli chodzi o bokserów, o mistrzów świata, a więc jest tego wszystkiego mnóstwo. Są też kolejne tematy związane właśnie z takimi krajami jak Uzbekistan, jak Kazachstan czy Ukraina, gdzie ten boks olimpijski kwitnie i też jest mnóstwo talentów, fantastycznie się pracuje z tymi młodymi ludźmi. Na pewno przeanalizujemy też największe talenty w historii polskiego boksu w ogóle, czy olimpijskiego, czy zawodowego, bo to się oczywiście w ostatnich latach mocno łączy, kiedyś to było niemożliwe. No. Tematów jest mnóstwo. Tak to, proszę państwa, wygląda, jeśli chodzi o ten dzisiejszy program. Jeszcze jedną postać chcielibyśmy ewentualnie państwu przypomnieć, wspomnieć o niej, to Walerii Popienczenko. Ja właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo to był, dostał Puchar Barkera w 1964 roku. Wygrał tam przed czasem z naszym znakomitym pięściarzem Tadeuszem Walaskiem. To jest kolejny zawodnik, który mógł być zawodowym mistrzem świata, mówię o Walasku. Ponownie Popieczenko. Popieczenko, dwukrotny mistrz Europy, później mówię złoty medalista kategorii średniej do 75 kg. W finale wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Emilem Schulzem z NRD, wcześniej z Walaskiem przed czasem. Tam była ciekawa sytuacja, bo Walasek, który miał już na swoim koncie zwycięstwo z Popieczenką, że był u kresu tej swojej najwybitniejszej kariery, te najlepsze dni miał troszkę za sobą. Pamiętamy, on 4 lata wcześniej na Igrzyskach w Rzymie stoczył fenomenalny pojedynek z Amerykaninem Krukiem, który tak naprawdę wygrał, ale wtedy go oszukano haniebnie i miał tylko srebro. Tutaj polscy kibice mu później zrobili składkę i ufundowali taki złoty medal olimpijski. I tam Felix Sztam powiedział, widząc, że co się kroi, że po prostu za silny jest tego dnia Popieczenko, i żeby zaczął boksować z nim technicznie, bo będzie źle. On powiedział krótko, opowiadał mi to wielokrotnie, panie Felu, ja tu nie przyjechałem ładnie przegrać. I ruszył na wojnę i poległ, przegrał przed czasem. Takie były charaktery tych polskich wielkich mistrzów. Natomiast Popieczenko to był nieprawdopodobny facet. 175 cm wzrostu, jest niezbyt wysoki, kategoria średnia, opuszczone ręce i z tych kapitalne czucie dystansu i bomba z prawej, z lewej. Po prostu przewracał. Więc idealny kandydat na zawodowego mistrza świata. Co ciekawe, ten facet nigdy nie chciał być bokserem. Nie marzył o boksie. On chciał być mistrzem biegania przez płotki. To jest ciekawe. Chciał być płotkarzem, ale nie miał do tego talentu. I ten, że powiedzieli mu, chłopcze, no nie nadaje się specjalnie. W wieku 12 lat zaczął trenować boks. Te sukcesy przyszły, ale później szybko skończył zawodową karierę, bo chciał zrobić karierę naukową. Skończył studia, politechnikę tą radziecką i już zaczął mieć jakieś, powiedzmy, coraz bardziej renomowane stanowiska. I dopilnowywał takiej budowy dla Instytutu Naukowego. I podczas jednej z takich wizyt spadł z niezabezpieczonych schodów z wysokości drugiego piętra. Zginął na miejscu, miał 37 lat. Oczywiście pojawiały się różne inne wiadomości, że spadał tak, że miał w ręku guziki od
czyjegoś płaszcza, czy marynarkiem, więc być może ktoś go zepnął. Taka była sytuacja. Z taka była sytuacja z Tamulisem, była taka sytuacja, tym rywalem Mariana Kasprzyka, którego w wieku 72 lat z 10 piętra wypchnięto z balkonu. Też sprawców nigdzie nie znaleziono. Tu oczywiście sprawę zamieciono pod dywan, potraktowano to jako wypadek. No wielka szkoda, bo ten facet na pewno byłby albo być może wróciłby do boksu, być może był trenerem, być może zrobiłby karierę naukową, a największa szkoda dla nas wszystkich kibiców boksu, że nie podpisał kiedyś zawodowego kontraktu, co nie było możliwe, żeby pięściarz z kraju rad Związku Radzieckiego był zawodowcem, bo jestem absolutnie przekonany, że byłby zawodowym mistrzem świata. I to, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi o to wydanie magazynu Boxing Talk. To był piąty magazyn. Żegnają się z Państwem Janusz Pindera i Edward Durda. Prosimy rzeczywiście o głosy, to, co chcieliby Państwo, jeśli chodzi o publicystykę, w kolejnych programach widzieć, usłyszeć, obejrzeć fragmenty różnych zdarzeń związanych z pięściarstwem. A dzisiaj, że mówimy już Państwu dobranoc.